Co wydarzyło się w Płocku, Polsce i na świecie? Przekrój tygodnia to nowa wspólna audycja KRDP FM i Petro News, w której posłuchacie opinii lokalnych polityków na tematy ważne dla każdego z nas. Emisja w każdą sobotę o godzinie 12.10. Zapraszamy. Przekrój tygodnia. Dzień dobry, Agnieszka Stachurska. Spotykamy się ponownie w programie Przekrój Tygodnia. I jest to nasz ostatni program przed wyborami do Sejmu i Senatu. A moimi gośćmi są dzisiaj właśnie kandydaci do Sejmu. Pan Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam Państwa. I pan Jacek Ozdowa, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam Państwa. I ponieważ jest to nasze ostatnie spotkanie przed wyborami, chciałabym, żeby było miło, łatwo i przyjemnie. I dlatego porozmawiamy sobie... My też, panie, chcielibyśmy, żeby tak było. No myślę, że tak będzie, to tylko od nas zależy w końcu. Dlatego pierwszym punktem do naszego programu będzie, z którego tematu, z którego punktu państwa ugrupowania jesteście panowie najbardziej dumni. Tradycyjnie zawsze zaczynam od mojej lewej strony, dlatego panie pośle, bardzo proszę. Nie ukrywam, że dla nas najważniejszą sprawą jest projekt obywatelski, który wpłynął do Sejmu. Zgodnie z zapowiedzią partii rządzącej miał być procedowany bez zbędnej zwłoki. Mam tutaj na myśli emerytury bez podatku. Zebraliśmy pod tym projektem ponad 150 tysięcy podpisów wtedy, kiedy nasz projekt ustawy został wyrzucony do kosza. No niestety ta wiarygodność partii rządzącej w tym wypadku została poddana bardzo dużej próbie i do dzisiaj projekt emerytura bez podatku, obywatelski projekt, nie został rozpatrzony przez Sejm i już nie zostanie. Dlatego też chcielibyśmy naszym wyborcom, także w okręgu płocko-ciechanowskim, po pierwsze podziękować za to, że zaangażowali się w akcję zbierania podpisów i chcemy zapewnić, że nie wejdziemy do żadnej koalicji rządowej, jeżeli w programie tej koalicji nie znajdzie się realizacja tego projektu emerytura bez podatku. Jest to realny zastrzyk finansowy dla naszych seniorów, bowiem pozostaje w kieszeni emeryta od 400 do 500 zł miesięcznie. Tym się różni od jednorazowych zachęt wyborczych dla emerytów w postaci 13 i 14 emerytury, której nie można się w żaden sposób doszukać pod jakimkolwiek paragrafem budżetowym, że jest to rozwiązanie stałe i systemowe. Dotyczy ono wszystkich emerytów, bo uważamy, że emeryci już się dosyć w swoim życiu napracowali, dosyć napłacili podatku. Wiem, że on jest bardzo życzliwie przyjmowany przez przedstawicieli partii opozycyjnych, szczególnie naszego koalicjanta ugrupowania Kukiz 15, ale też rozmawialiśmy z naszymi kolegami z Platformy Obywatelskiej, są otwarci na rozmowę o tym. No oczywiście Prawo i Sprawiedliwość pokazało, jak traktuje problem systemowego rozwiązania sprawy polskich emerytów. Panie Jacku, pana kolej, może pan przedstawić punkt, z którego pan jest najbardziej dumny, a potem odnieść się do tego, co pan poseł powiedział. Oczywiście, co do rządów Prawa i Sprawiedliwości, musimy tutaj podejść na innej płaszczyźnie, bo mamy ze sobą 4 lata dobre dla Polski, mamy już wiele programów zrealizowanych. To jest dowód na to, że to, co jest w kampanii wyborczej, to, co jest w programach, jest później realizowane. Jeżeli spojrzymy historycznie, to w 2015 roku na kongresie Myśląc Polska był przedstawiony program. Polacy zdecydowali, że ten program im odpowiada i on jest cały czas realizowany. W tym roku podobna koncepcja została zastosowana, czyli mają państwo do wyboru konkretny program Prawa i Sprawiedliwości oparte o 4-letnie rządy i kontynuacja tych rozwiązań, które w tej chwili zostały zdrożone lub są w trakcie wdrażania, lub też program opozycyjny, no ale to za chwilę o nim powiem. Jeżeli chodzi o mnie, najbardziej istotnym elementem programowym poza programami prorodzinnymi, czyli dalszą kontynuację programów, które wspierają polskie rodziny, jest reforma wymiaru sprawiedliwości. Jako prawnik muszę powiedzieć, że dla mnie to jest bardzo istotne, żeby dokończyć te starania, które są związane z reformą sądownictwa i z wyciąganie między innymi konsekwencji wobec sędziów, którzy przez wiele lat udowadniali, że sami się określali, że są nadzwyczajną kastą. Nie może być tak w Polsce, że sędzia, który kradnie przysłowiową kiełbasę, nawet nie przysłowiową, bo były i takie sytuacje, nie ma żadnych konsekwencji, więc funkcjonowanie izby, która jest dyscyplinarna, dalej musi być wzmacniana, dalej musimy wprowadzać nowe rozwiązania, jak między innymi zmiana charakteru immunitetu. Tutaj istotnym elementem będą nowe rozwiązania legislacyjne, które spowodują to, że nikt w państwie nie będzie ponad prawem, bo w
tej chwili wielokrotnie się przekonywaliśmy, że są grupy społeczne, które są ponad prawem i to bardzo źle. I mówię to z czystym sumieniem, że od prawa do lewa zdarzały się osoby, które się potrafiły zasłaniać immunitetem. Dlatego rozwiązanie, które jest proponowane, będzie zakończy jakby erę osób, które stoją ponad wymiarem sprawiedliwości i są na specjalnych zasadach. Kolejnych z tematów, które jest bardzo ważny i ostatnio został poruszony w Opolu, no to temat piątki zdrowotnej. Temat zdrowia, jak pokazują ostatnie badania, jest dla Polaków bardzo istotnych. Reforma systemu ochrony zdrowotności, systemu zdrowia jest bardzo ważna, dlatego te rozwiązania, które proponuje pan minister Szumowski i Prawo i Sprawiedliwość, dotyczące między innymi funduszy modernizacyjnych dla szpitali powiatowych, czy zwiększonych wydatków w ogóle na system ochrony zdrowia, to są te rozwiązania, z których można powiedzieć, że jesteśmy dumni, bo historycznie jest to największy skok. Nikt dzisiaj w tym studiu nawet nie może powiedzieć, że największe środki finansowe nie są przeznaczane na system ochrony zdrowia, bo od 2015 roku kolejne miliardy płyną do polskiego systemu ochrony zdrowia, a te zaniedbania i te problemy, które są teraz, często wynikają z wieloletnich zaniedbań przed 2015 roku, bo to jest taka prosta zagadka matematyczna. Gdyby nawet w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość spowodowało, że tak jak w tej chwili ponad 10 tysięcy studentów, nowy nabór na kierunki medyczne, to i tak dzisiaj ci lekarze jeszcze nie byliby w stanie leczyć. Więc widzimy, że to jest tak jak z operacją. Niektóre zabiegi dają od razu efekty. Przykładem są e-recepty, które bardzo szybko wdrożone dają świetne rezultaty, albo operacje, które dają dopiero rezultaty, jak jest rehabilitacja. I mowa to właśnie o tych rozwiązaniach, które za parę lat lub też w najbliższej przyszłości będą dopiero przynosiły efekty, więc ten temat naprawdę jest dla nas istotny. Zresztą to można zauważyć też na akcentach ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, że ochrona zdrowia to jest priorytet, który będzie realizowany, ale ten priorytet, który jest prawdziwy, a nie tak jak przedstawia to pan poseł Budka, który pokazuje fałszywe rachunki na 2000 zł, a lek jest refundowany na 3,50. A jak pan odniesie się do propozycji Polskiego Stronnictwa Ludowego, żeby emerytura była nieopodatkowana? Ja sądzę, że ta dyskusja w parlamencie w przyszłej kadencji będzie się musiała toczyć. Ja nie mówię na dzień dobry nie. Nie chcę odpowiadać w imieniu całego obozu, ale czym więcej pracy nad zniesieniami obciążeń dla emerytów, dla przedsiębiorców, dla każdej grupy tak naprawdę społecznej, tym lepiej, więc sądzę, że w przyszłym parlamencie taka dyskusja się przetoczy. My udowodniliśmy, że 13 emerytury są możliwe w przyszłym roku, to 13, 14 emerytury, dzięki między innymi uszczelnieniu systemu VAT-owskiego i dzięki temu, że w Polsce mamy nowe zasady odpowiedzialności karnej za wyprowadzanie powyżej 10 milionów złotych. Od 2008 roku było przyjęte w polskim wymiarze sprawiedliwości, że osoby, które się zajmują wyłudzaniem podatku VAT, odpadają z kodeksu karnego skarbowego. To było bardzo złe rozwiązanie. Rozrost zorganizowanych grup, które wyłudzały podatek VAT, był gigantyczny. Prawo i Sprawiedliwość prowadziło dzięki ministrowi Ziobro uszczelnienie systemu VAT-owskiego, między innymi wprowadzając 25 lat odpowiedzialności karnej i odpowiedzialności z kodeksu karnego. Na drugi dzień praktycznie zgłosiły się firmy, które już chciały zwrot tych środków finansowych. Widzimy, że pieniędzy coraz więcej jest możliwych na realizację pomocy między innymi emerytom, czy 13, 14 emerytura. Dlatego sądzę, że kolejne rozwiązania, które będą ułatwiały emerytom funkcjonowanie, jak najbardziej będą przedmiotem dyskusji. Nie wiem, czy w tym kształcie, ale sam pomysł być może jest dobry. No to panie pośle, z którego programu, punktu programu jest pan najbardziej dumny? Rolą polityka, pani redaktor, szanowni państwo, jest wychodzić naprzeciw oczekiwaniu wyborców, naprzeciw oczekiwaniu Polaków. Dziś we wszystkich badaniach numerem jeden, problemem numer jeden jest jakość służby zdrowia. Mówił trochę o tym pan radny Ozdoba, choć mówił właściwie bardziej chwaląc się sukcesami rządu PiS-u, sukcesami, których kompletnie nie ma, ale o tym za chwilę. Żeby mówić o służbie zdrowia, o reformie służby zdrowia, żeby służba zdrowia zapewniała realne bezpieczeństwo, bo to jest bezpieczeństwo każdego z nas, a więc bezpieczeństwo de facto Polski, no to nie sposób opisać stanu, z jakim mamy do czynienia dzisiaj. No, ten stan to jest rekordowe zadłużenie szpitali powiatowych. Gdziekolwiek nie pojedziemy w naszym okręgu, do jakiegokolwiek miasta powiatowego, tam wszędzie możemy usłyszeć, że szpital powiatowy ma gigantyczną stratę. Szacuje się, że ta strata
w połowie roku sumaryczna wszystkich szpitali powiatowych była wyższa niż za cały rok 2018. A przypomnijmy, że za rok 2018 była i tak rekordowa, prawie 80% wyższa niż w roku 2017. Więc 4 lata rządów PiS-u, jakaś lawina strat, która pogłębia zadłużenie. Szacuje się, że łączne zadłużenie szpitali w Polsce może sięgać nawet 17 miliardów złotych. Są szacunki, nie mamy danych ostatecznych, ponieważ też warto to powiedzieć, pan poseł zapewne przyzna mi rację, że pierwszy raz od wielu, wielu lat rząd PiS-u nie opublikował danych dotyczących zadłużenia szpitali za drugi i trzeci kwartał tego roku. Dłuższe kolejki do specjalistów, to jest też fakt. Średni czas oczekiwania do specjalistów wydłużył się o ponad miesiąc w ciągu ostatnich 4 lat. I to jest średni czas, bo jeżeli popatrzymy na czas oczekiwania do endokrynologa, no to to są prawie 2 lata. Do kardiologa dziesiącego to jest prawie rok. Kardiolog dziecięcy, który często to są przypadki, od których zależy życie lub śmierć dziecka. Potem mamy całkowity paraliż psychiatrii, całkowity paraliż onkologii, miały być leki darmowe, tych leków darmowych nie ma. I to jest taki obraz stanu na dziś. On jest po prostu tragiczny. Polska służba zdrowia po 4 latach rządów PiS-u znajduje się na ojomie. I żeby być uczciwy, ja nie chcę powiedzieć, że w roku 2015 wszystko było idealnie, 4 lata rządów PiS-u wszystko zdemolowały, bo to by też było nieuczciwe. Ja tylko mówię, że po 4 latach oczekiwałbym polepszenia sytuacji względem roku 15, a wszystkie obiektywne dane, nie oceny polityczne, tylko obiektywne dane pokazują, że tak po prostu się nie dzieje. No przecież też faktem jest, że od 2 lat GUS publikuje dane dotyczące krótszego, przeciętnego czasu trwania życia Polaków. To jest największy miernik tego, co dzieje się w służbie zdrowia. Więc my mówimy bardzo jasno. Należy przesunąć pieniądze z rzeczy, które są nieważne, bo na pewno nieważna jest propaganda pana Jacka Kurskiego w telewizji, przesunąć na rzeczy ważne. Jeżeli w tej kadencji mieliśmy do czynienia z takimi latami, że na onkologię, na chemioterapię wydawało się mniej niż dopłacało się do propagandy telewizji publicznej, do propagandy partii rządzącej, no to jest, przyznacie państwo, kompletnie chore. Więc my mówimy tak, przesuńmy pieniądze z rzeczy nieważnych, nie zwiększajmy wydatków, one i tak rosną rekordowo, na kancelarię premiera, kancelarię Sejmu, kancelarię Senatu, przesuńmy je na służbę zdrowia, 6% PKB już w roku 2020, to jest realne, a nie jest to mglista obietnica w 2024, jak chce partia rządząca. Skróćmy kolejki do specjalistów tak, żeby ten przeciętny czas był 30-dniowy, żebyśmy dłużej nie czekali na wizytę u specjalisty. To jest możliwe, wymaga to innej organizacji pracy, także pracy lekarza, pomocy, odciążenia lekarza w kwestiach chociażby biurokratycznych. Wprowadźmy i skorzystajmy ze środków unijnych. My to akurat razem z PSL-em mówiliśmy. Wykorzystajmy fundusze europejskie. Tylko niech polski rząd potrafi zdobyć te fundusze, bo na razie w projekcie budżetu europejskiego fundusze europejskie na przyszłą perspektywę finansową, gdy budżet europejski rośnie, to dla Polski mają być mniejsze. I na kwestie służby zdrowia, i na dopłaty dla rolników. Więc służba zdrowia, zdecydowanie służba zdrowia. Przed chwilą, tak mogę powiedzieć, byłem w Ciechanowie, rozmawiałem z dyrektorem wojewódzkiego szpitala. No i on jest po prostu zatrwożony. Jeżeli popatrzymy na to, co dzieje się w Zakopanem, na to, co dzieje się w Opolu, zamykane są porodówki, zamykane są oddziały dla małych dzieci. Naprawdę polska służba zdrowia znajduje się na ojomie. I tutaj nie ma co robić publicystyki, nie ma co być wiecznie zadowolonym, tu mówię do pana radnego Ozdoby, choć on powtarza to, co mówił pan marszałek Karczewski, tu należy wziąć się za robotę. Zwłaszcza w tym okręgu, bo naszym kontrkandydatem, jedynką na liście PiS-u, jest pan minister Szumowski. Czas, żeby pan minister Szumowski rozliczył się przed swoimi wyborcami, przed wyborcami z naszego okręgu, także z Płocka, z Ciechanowa, przed tego, co zrobił w tej kadencji. I dwa ostatnie zdania, dwa ostatnie krótkie wątki. Pan radny Ozdoba mówił, że pan poseł Budka mówił nieprawdę podczas debaty, pokazując rachunek. Tylko panie radny, to jest prawdziwy rachunek. To jest fakt. Niech pan nie... Radny, ja rozumiem, że jest pan przyzwyczajony, że na sesjach Rady Miasta się przerywa, ale tutaj jesteśmy w studiu radiowym. Chwileczkę. Ten rachunek był jak najbardziej prawdziwy. Matka tego dziecka
ponieważ nie miała refundacji na 2000 zł, zorganizowała zbiórkę na Facebooku. Przez 3 lata wszystkie tego typu osoby, które potrzebowały tego leku, płaciły po 2000 zł, bo wasz rząd skasował refundację. Przywróciliście częściową refundację od 1 września z punktu widzenia wyborczego. I jest ostatnia już kwestia, bo pan radny pięknie mówił o reformie wymiaru sprawiedliwości. To wszystko świetnie brzmi w teorii, tylko my widzimy, jak wygląda ta reforma służby zdrowia. Reforma sądownictwa. Ta reforma wygląda tak, że w Ministerstwie Sprawiedliwości zorganizowano przez wiceministra, pana kolegę ze Zjednoczonej Prawicy, zorganizowano jakąś stajnię augiasza, jeżeli chodzi o hejt internetowy. Pan ci mówi, że są grupy, które stoją ponad prawem, to ja panu powiem, jak się nazywają te grupy, które stoją ponad prawem. To są ludzie związani z PiS-em, a najlepszym dowodem, wie pan co jest na to? Zna pan takie nazwisko? Banaś? Marian Banaś? To jest najlepszy dowód tego, w jaki sposób nie potraficie nawet odpowiedzialności politycznej, nie mówię formalno-prawnej, ale politycznej, wyciągnąć od człowieka, do którego dziwne osoby ze świata przestępczego dzwonią i mówią na ty, zachowują się tak, jakby się świetnie znali, a na sam koniec okazuje się, że te osoby są w relacjach biznesowych z waszym byłym ministrem finansów. Ja wiem, że to jest trudne do uwierzenia, ale minęło 15 minut, czyli pierwsza część. Temat naszej miał dotyczyć najważniejszych punktów programowych. Ale ja chciałbym się odnieść. Ja przedstawiłem swój najważniejszy punkt programowy. Tymczasem nie usłyszałem tutaj o jakim konkretnym rozwiązaniu systemowym dotyczącym służby zdrowia przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Powiedziałem panu piątkę, więc którą jeśli... na pewno pan powinien się zadać. Spotykamy się za chwileczkę dosłownie po przerwie i będzie pani można dokończyć. Ja muszę się odnieść, nie udało się, żeby było miło i przyjemnie. No trudno, może po przerwie wybory się przed nami spotykamy. Musimy się różnić. Spotykamy się już po przerwie. Przekrój tygodnia. Dzień dobry, spotykamy się po przerwie. Przypomnę, że moimi gośćmi są pan Marcin Kierwiński. Witam raz jeszcze. Pan Piotr Zgorzelski. Dzień dobry. I pan Jacek Ozdoba. Dzień dobry. I wracamy do gorącej dyskusji, ponieważ panowie chcą się odnieść do tego, co poseł Kierwiński. Ja do tych dwóch wątków bardzo istotnych z punktu widzenia życia obywateli. Pierwszy dotyczy tak zwanego dobrostanu, czyli po prostu dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego. I tutaj trzeba powiedzieć wyraźnie, że sytuacja służby zdrowia pokazuje, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości nie potrafi korzystać ze wzrostu gospodarczego, bo o ile istotnie pan radny powiedział prawdę, że środków w wymiarze nominalnym na służbę zdrowia jest więcej, ale jeśli chodzi o procent PKB, to jesteśmy w ogonie Unii Europejskiej. Za nami jest tylko Łotwa, Cypr i Rumunia i nie ma tutaj kompletnie żadnego powodu do chwały. Także nie do zaakceptowania jest fakt, że pomimo tak dobrej sytuacji gospodarczej w naszym kraju, nie podjęliście refleksji, aby oddłużyć szpitale powiatowe, wojewódzkie, bo zgodnie z tym, co powiedział wcześniej pan poseł Kierwiński, istotnie jest tak, że długi szpitali sięgają ponad 17 miliardów złotych. To jest dramat, bo co za tym idzie? To za tym idą konkretne działania dyrektorów szpitali, którzy muszą zamykać swoje oddziały. Są to także szpitale dziecięce, są to oddziały dziecięce, oddziały geriatryczne. To powoduje realną zapaść służby zdrowia, szczególnie w miastach powiatowych. Nie wiem, czy pan wie, panie radny, ale to się dzieje w naszym okręgu wyborczym niemalże na co dzień. I to nie są żadne strachy. I dlatego też zaproponowaliśmy jako Polskie Stronnictwo Ludowe Pakt dla Zdrowia ponad podziałami politycznymi. My, jak mało kto, mamy do tego tytuł, dlatego że nawet w najtrudniejszych momentach mijającej kadencji potrafiliśmy wychodzić z propozycjami zarówno do opozycji, jak i do partii rządzącej. Nigdy nie ignorowaliśmy zaproszeń pana prezydenta, pana premiera. Uznawaliśmy, że to są osoby, które posiadają mandat społeczny i zaufanie i trzeba z nimi rozmawiać. Tymczasem wczoraj podczas debaty telewizyjnej w TVP, kiedy prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego poszedł do waszego przedstawiciela i poprosił o podpisanie paktu dla zdrowia, który
od samego początku jego realizacji byłby w stanie umożliwić poprawienie losu ludzi, którzy cierpią w szpitalach, no to okazuje się, że pan Jacek Sasin po prostu taki akt dobrej woli zignorował. To musicie uzgodnić swój przekaz, bo kilka dni po tym, jak my zaprezentowaliśmy ten pakt dla zdrowia, prezes Jarosław Kaczyński mówił o porozumieniu ponad podziałami. Warto, aby takie przestrzenie życia społecznego, jak zdrowie, jak edukacja, wyłączać z tej bieżącej, mówiąc kolokwialnie, nawalanki politycznej, bo wtedy możemy do czegoś dojść. Innym naszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o służbę zdrowia, jest to, aby był w regionie, w województwie jeden gospodarz zarządzający tymi szpitalami. Dzisiaj jest taka dychotomia, która towarzyszy zarządzaniu szpitali. Są szpitale powiatowe, są szpitale wojewódzkie, są szpitale akademickie, są szpitale uniwersyteckie, są szpitale resortowe i tak naprawdę jest wielu właścicieli i tam jest różny poziom świadczenia usług medycznych. My uważamy, że Narodowy Fundusz Zdrowia jest molochem, który jest niewydolny i w związku z tym w regionach proponujemy, aby marszałek jako gospodarz odpowiadał za służbę zdrowia w swoim regionie, zwłaszcza, że poprzez transfer środków unijnych, jakiekolwiek, jeżeli się dzieją inwestycje w szpitalach, czy to powiatowych, czy wojewódzkich, to właśnie realizowane są przez samorząd województwa. Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest w stanie przeprowadzić najmniejszej inwestycji w szpitalach, dlatego że po prostu nie ma kompletnie środków na inwestycje. To jest ta propozycja, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Zaś jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to ja rozumiem, że pan radny chciał powiedzieć jedno, że zgodnie z receptą pana prokuratora Piotrowicza mamy dzisiaj oto nową elitę rycerzy dobrej zmiany, którą wygłosił właśnie pan poseł Piotrowicz, nazywając ich sędziami o mentalności służebnej wobec państwa. Nie ma nic gorszego, jeżeli sędzia będzie miał mentalność służebną wobec państwa, bo co wtedy, kiedy przed takim sędzią stanie obywatel, który będzie chciał się z państwem sądzić? Jak zachowa się taki sędzia? Sędzia musi mieć mentalność służebną wobec społeczeństwa, obywateli i prawa. I taka jest definicja istoty wymiaru sprawiedliwości, systemu europejskiego, w którym jesteśmy. I dlatego też sprzeciwiamy się temu, aby wymiar sprawiedliwości był upartyjniony, bo największą przesłanką, z którą szliście do wyborów, czyli skrócenie czasu oczekiwania na sprawiedliwość, czyli na wyrok, sobie nie poradziliście, dlatego że ten czas oczekiwania się wydłużył, to po pierwsze. Po drugie, sami mówiliście, że jest zaufanie do sądów na poziomie 40% i to jest wynik naszych rządów. Otóż teraz zaufanie do sądów sięga 26%. I co pan na to, panie radny? No jeżeli, wie pan, cały czas taką propagandę się uprawia, którą państwo stosują dotyczącą reformy wymiaru sprawiedliwości, każde państwo ma prawo taką reformę przeprowadzać. Nie wiem, czy państwo zauważyli, ale my wygraliśmy w demokratyczny sposób. Polacy tego oczekiwali. Jeżeli państwo sądzicie, powiem, szczególnie Platforma Obywatelska, że Izba Dyscyplinarna, która po raz pierwszy wyrzuciła sędziego za to, że nieprawidłowo postępował, niezgodnie z etyką, to jest coś złego, to proszę się zastanowić, proszę mi przedstawić, ile w Polsce sędziów zostało zwolnionych z pracy, dlatego że dopuszczało się procederów niezgodnych z prawem. Doskonale pan Kierwiński wie, że w Polsce są sędziowie, którzy twierdzą, że 150-letnie osoby żyją. Doskonale pan wie, że są sędziowie, którzy mimo dowodów potrafią wydać wyroki niezgodnie z prawem. Ale proszę się nie podpierać tym, co ja wiem doskonale, co ale bo pan manipuluje faktami, a jeżeli chodzi o hejt, to ja panu przypomnę mail z 2013 roku. Jeżeli wolałbym, żebyśmy rozmawiali na tematy, które pan bezpośrednio wie, a nie tylko posiłkuje się mediami. W 2013 roku otrzymał pan maila, jako wtedy jeszcze chyba nie poseł, ile dobrze pamiętam, tak, jeszcze wtedy pan nie był posłem, w którym była instrukcja, jak tworzyć hejt za publiczne pieniądze. Państwo systemowo w urzędach potrafią zorganizować machinę, która dzisiaj dopiero zostaje ujawniona. Narazi się pan na proces w ostatnim tygodniu. Będzie? Do wglądu on nie otrzymał pan maila w 2013 roku. Otrzymał pan czy nie? Niech pan odpowie. Otrzymał pan czy nie? Niech pan powie, czy pan otrzymał czy nie. To przejdę dalej. Czy jako szef Platformy Obywatelskiej w Warszawie i osoba, która jest liderem listy POKO w okręgu podsko-ciechanowskim, rozwiązał pan kwestie wewnątrz partii związanych m.in. z prezydentem Nowakowskim, gdzie przeznaczono lokal na rzecz osoby, która przyznawała na łamach Gazety Wyborczej, że jest osobą związaną z sokiem z buraka? Czy pan wszczął postępowanie, złożył na przykład wniosek do Sądu Koleżeńskiego, żeby wytłumaczyć, dlaczego w okresie kampanii wyborczej tego typu lokal jest przeznaczany? Dlaczego na przykład osoba, która jest założycielem soku z buraka, dzisiaj jest przez państwa broniona, a otrzymuje pieniądze w kampanii wyborczej od was z Platformy
Platformy Obywatelskiej. Co więcej, jest zatrudniona w ratuszu w stolicy. To jakim cudem pan nie zauważa relacji pomiędzy czarnym PR-em, mową nienawiści, hejtem i atakiem, a decyzjami pana osób, które są, jak rozumiem, z panem związane, chyba że pan się nie przyznaje do prezydenta Nowakowskiego i prezydenta Trzaskowskiego. Bo to jest dla pana bardzo niewygodny temat, bo z jednej strony mamy maila z 2013 roku do wglądu, no chyba że pan zaprzeczy, że tego pan maila otrzymał. Nie widziałem takiego oświadczenia. Z drugiej strony ma pan prezydenta Nowakowskiego, który już po raz kolejny wspominam. Osobę z wami związana, czy stowarzyszenie, które was wspiera, albo przynajmniej jawnie to robi na stronach, które na pewno nie zajmuje zgodnie z tym, jakim celem by przyświecało temu stowarzyszeniu. Otrzymuje lokal na preferencyjnych zasadach, w trybie bezprzetargowym, a w stolicy Polski zatrudniacie osobę, która jest związana z hejtem. I pan ma czelność rozmawiać na ten temat. Szkoda, że pan o tym nie rozmawia i nie wyciągacie własnych konsekwencji wobec swoich partyjnych kolegów. Jakim cudem ta mowa nienawiści się rozpowszechnia z Platformy Obywatelskiej? Może pan ewentualnie, nie wiem, zaprzeczyć albo spróbować postępowania sądowego, bo jestem ciekawy, czy pan zaprzeczy, czy pan otrzymywał tego typu wiadomości i jakie kroki pan podjął, bo gdy w Platformie Obywatelskiej coś takiego jest, to mówicie, że się nic nie dzieje. Ale na prawicy, jeżeli cokolwiek było związane z hejtem, to od razu była dymisja, od razu został wyrzucony wiceminister, są wyciągane konsekwencje i wszyscy mówią jednym zdaniem, że to było złe, ale próbujemy to naprawić. Próbujemy pokazać, że są zupełnie inne standardy. Ciekawe, czy są takie standardy w Platformie Obywatelskiej. To jeszcze króciutko pan poseł Kierwiński. Tak, bardzo, szanowni państwo, bardzo charakterystyczne jest to, co zrobił teraz pan poseł Ozdoba. Zamiast rozmawiać merytorycznie o ważnych kwestiach. Ja to są ważne kwestie, ale zobaczą, w jaki sposób pan postępuje. Jeszcze raz panu powiem, nie jest pan na sesji Rady Miasta, gdzie pan się przekrzykuje z innymi radnymi. Jest pan w rozgłośni radiowej. My z panem Piotrem Zgorzewskim jesteśmy przyzwyczajeni. Dobrze, pan wie, trochę, pan wolałby, żeby trochę, standard akurat trochę, na uczciwości pan porównywał, a nie na kwestii dyskusji. Odpowiedź, tak? Ja, czy nie? Dajmy głos panu posłowi. Bardzo charakterystyczne, że nie chce rozmawiać o służbie zdrowia, a wyrzuca pan radny siebie naprawdę potok jakichś insynuacji, ale to dobrze, po kolei. Panie radny, jeżeli pan chce uczyć kogoś, pan przedstawiciel PiS-u, chce uczyć kogoś o konsekwencji dotyczących mowy nienawiści i hejtu, to ja ciekawy jestem, czy pan, nie wiem, apelował do prezesa Kaczyńskiego, żeby zrezygnował z polityki po tym, jak wymyślał nam wszystkim posłom opozycji, mnie też, bo byłem na sali, Piotr Zgorzelski też z tego, co pamiętam, jak tam od mordów zdradzieckich kanali, jakie były wtedy pana, to nie był hejt, co pan opowiada kogoś w internecie, kogo, nie wiem, czy nawet nie wiem o jakich osobach, nawet nie wiem o jakich osobach pan mówi, ale tylko to był lider pana partii, to po pierwsze. Po drugie, pan prezydent Nowakowski bardzo jasno i klarownie odpowiedział na pana absurdalne zarzuty, że nie wynajmował żadnej osobie, tylko stowarzyszeniu. Wie pan, jak jest pan prawnikiem, to pan powinien rozróżniać osobę prywatną od stowarzyszenia, które ma prawo ubiegać się zgodnie z polskim prawem. Ja wiem, że wy nie lubicie trzeciego sektora, że najchętniej założylibyście mu kaganiec, no ale niestety jeszcze w Polsce prawo obowiązuje. Teraz tak, odwołuje się pan do jakiegoś listu, niezależnie od maila, o jakimś, o którym pan mówi z 2013 roku. Wie pan, ja mail dostanę setki dziennie. Otrzymał go pan, ale, czy nie? Wie pan co, nie potrafię panu odpowiedzieć, bo setki dziennie po prostu. Ale bardzo ale może pan posłuchać chwilę? Może pan posłuchać oczywiście, chwilę. Tylko może pan posłuchać chwilę? Że pan nie jest w stanie tylko może pan posłuchać chwilę? Tylko tak. Mówimy o dwóch. Pan mi mówi o jakimś mailu, a ja panu mówię o zorganizowanym przemyśle nienawiści, który regularnie wspieracie. Redaktor, proszę uspokoić pana. Umówmy się, że pan poseł Kierwiński ma jeszcze minutę na dokończenie swojej odpowiedzi, później krótko. Ja mówię panu o zorganizowanym przemyśle nienawiści i pogardy wobec sędziów, który zorganizowano u pana mentora politycznego, pana Zbigniewa Ziobry. I tam żadnej reakcji nie było. A jeżeli uważa pan, że była reakcja, to ja proponuję panu, aby pan zobaczył, kogo pana szef polityczny, pan Ziobro, popiera, jeżeli chodzi o kandydata na posła. Robi sobie uścisk ręki i mówi, że popiera pana Mateckiego, który jako żywo jest przykładem, i wiele jego tekstów jest przykładem czystej mowy nienawiści. Pana Mateckiego powinien znać. Przykład. Chociażby współpracował chyba z wami w sztabie pana ministra, albo wokoło, przepraszam, nie w sztabie, bo zaraz będzie pan mnie łapał za słówkę, współpracował przy kampanii pana ministra Jakiego. To są fakty. Więc trochę więcej pokory, trochę mniej demagogii i proponuję, żeby pan skupił się na rzeczach ważnych. Służba zdrowia jest ważna. Płoczczani, mieszkańcy tego okręgu mają prawo usłyszeć, jak planujecie
naprawić to, co przez 4 lata demolowaliście. Demolowaliście sądy i demolowaliście służbę zdrowia. I to, i jeżeli macie odrobinę przyzwoitości, pan także, mimo że pewnie pana odpowiedzialność jako radnego miejskiego jest troszkę mniejsza niż pana kolegów posłów, ale ja panu przytoczyłem bardzo konkretne liczby, dane. I w zderzeniu z tym jest pan całkowicie bezradny. Wypada przeprosić i powiedzieć, poprawimy się i odejdziemy. Ja bym chciał jeszcze jedno zdanie powiedzieć, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Tutaj w gazecie Petronews widzimy reklamę jedynki Prawa i Sprawiedliwości w okręgu płocko-ciechanowskim. Ja zastanawiam się, czy aktywność kandydata z listy numer 1 Prawa i Sprawiedliwości będzie polegała tylko na tym, że wykupił miejsca w gazetach i jeszcze może w jakimś programie telewizyjnym wystąpi, ale jeżeli jednym z ważniejszych problemów jest obecnie dla obywateli służba zdrowia, a szczególnie dla nas mieszkających w Płocku lub pod Płockiem, bo nie wiem, panie radny, czy pan wie, ale my od wielu lat żyjemy w cieniu kominów orlenowskich. I szkoda, że panu to nie przeszkadzało, jak byliście w rządu. Przeszkadzało i wmawia nam się także dzisiaj to, że żyjemy niemalże w uzdrowisku i sanatorium. Tymczasem są różnego rodzaju niekontrolowane emisje gazów, po których naszym współobywatelom po prostu źle się czują, boli głowa, są różnego rodzaju dolegliwości zdrowotne i kiedy, jak nie teraz, w kampanii wyborczej powinien stanąć kandydat numer 1 Prawa i Sprawiedliwości, pan minister zdrowia, i może w tej kwestii się wypowiedzieć. Bo w momencie, kiedy sprawa dotyczyła ścieków wypływających z Warszawy, to szybko się zlecieliście, szanowni państwo, nad Wisłę i rozmawialiście o tym fakcie, ani razu nie zająknęliście się o tym, jakie problemy zdrowotne są naszych współobywateli. Ja myślę, że nie ma pan co straszyć mieszkańców Płocka, jeżeli chodzi o kwestię Orlenu. No to otrzymam do oświadczenia spółki. Ten temat jest bardzo do tego poważnie podchodzi zarówno spółka, jak i oczywiście Zjednoczona Prawica. Co do systemu ochrony zdrowia, te propozycje, które są w tej chwili na stole, ta piątka zaproponowana na ostatniej konwencji, doskonale pokazuje, nawet tu państwo poruszali temat, powiem, szpitalów powiatowych. Jakby pan się wczytał w ten program, to pan zobaczy, że ta odpowiedź już nawet na pana uwagi. Teraz mi pan przerywa, więc niech pan stosuje ten... Mogę zaryzykować tezę, że pan radny nie jest w stanie wymienić tej piątki. Co chce pan się założyć, to po pierwsze koordynator dla osób, które... No wie pan, nie chciał pan nie no bawić i dał się tyle. Pan sprowokować, ale mamy końcówkę programu. To jest co innego. To nie jest kwestia prowokacji. Spokojnie. Kwestia tego, że po prostu chcę udowodnić, że w przeciwieństwie do Grzegorza Schetyny, my znamy nasze propozycje programowe. To nie jest tak, że mamy 6 punktów. Nasz program to prawie ponad 200 stron kompleksowych rozwiązań dla Polski. Wy nie jesteście w stanie, nawet własny i wasz lider, pójść do studia na drugi dzień i powiedzieć, jaka była szósta. Coś o tym programie. Panie radny, wreszcie coś o tym programie. Panie pośle, nie przerywamy. Cały czas panu wspominałem, że rozwiązania, które są w tej chwili na stole i te, które zostały wprowadzone... Teraz. Dobrze, już pan nie bawi w tą zabawę przepychania, bo sądzę, że jakby pana przepytać dokładnie w programu, który dotyczy PSL-u, to by pan się zgubił. Powie pan wreszcie o tym programie, czy nie? Na przykład rozwiązania, które z dnia na dzień przyniosły zdecydowanie efekty dotyczące usprawnienia systemu informatycznego, systemu ochrony zdrowia, to jest e-recepta. Ten program został wdrożony naprawdę w dobry sposób, udowadnia na to, że można w XXI wiek wejść w system ochrony zdrowia. Propozycja związana z nowymi funduszami na leczenie onkologiczne, czy koordynator powiatowy dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, który będzie za rękę wręcz prowadził osoby, które mają problemy z dotarciem do szpitala. Fundusz modernizacyjny, czy nowe środki finansowe na karetki, bo też ten problem był zauważalny zdecydowanie w skali całego kraju. To pokazuje, że na każdym szczeblu musimy łatać te dziury, które ale są zawinieniem to są tylko obietnice. Nie, to są tylko obietnice, bo ja chcę powiedzieć panu radnemu jedną rzecz, że jak myśmy rządzili, to co roku przybywało 300 łóżek onkologicznych, odkąd wy rządzicie, tych łóżek liczba spada. Natomiast jest jeszcze bardzo ważna rzecz. Chwalicie się zerowym deficytem budżetowym jako wielkim powodem do dumy. Ja bym nie miał nic przeciwko. Jako poseł chętnie bym zagłosował za takim budżetem, żeby on miał deficyt właśnie tych 17
17 miliardów złotych, żebyście mogli oddłużyć powiatowe szpitale. Wtedy byście byli wiarygodni. Dzisiaj wyzerwaliście budżet tylko po to, żeby na drugi dzień po wyborach zrobić korektę budżetową, bo taka jest istota, jedna z przyczyn zwołania tego nie wiadomo po co posiedzenia Sejmu. Drodzy panowie, jesteśmy już po czasie, dokończę pana słowa. A mogę jedno zdanie, panie redaktor? Może niech dokończy pana słowa i pana zakończenie. Chciałbym po prostu przestrzec przed takim rozmową, czy właściwie 13 października państwo zdecydują, jakie Polski tak naprawdę chcecie i w jaki sposób mają postępować politycy. To, co robi Prawo i Sprawiedliwość w okresie kampanii i propozycje, które składa, już wielokrotnie udowodniło, że po wyborach realizuje. Ze strony Platformy Obywatelskiej mamy sprawy, które pokazują, że jednego dnia ich lider potrafi rano powiedzieć, że na przykład przyjmuje uchodźców, po godzinie twierdzi zupełnie co innego. Wiarygodność w polityce i merytoryczne rozwiązania, które są zawarte w programie na stronie Prawa i Sprawiedliwości, pokazują, że jesteśmy w stanie zrealizować założenia, które przedstawiamy Polakom i mam nadzieję, że Polacy 13 października jeszcze raz nam dadzą zieloną kartkę na to, żebyśmy dokończyli program, który ma na celu stworzenie państwa dobrobytu, tak jak to proponuje prezes Kaczyński. To ja jeszcze dokładnie, panie radny, może pan nie zrozumie. W tej kadencji bywały lata, że więcej dawaliście na telewizję publiczną i tą toporną propagandę, niż na leczenie onkologiczne, niż na leczenie ludzi, którzy są śmiertelnie chorzy. I to jest najlepsze podsumowanie tego, co robiliście w służbie zdrowia. Jeżeli dorzuci pan do tego największe w historii zadłużenie szpitali i rekordową stratę, którą sami postanowiliście się utajnić przed społeczeństwem, to jest prawda o waszych rządach. Wszystko inne, co pan tu opowiada, to jest tylko beletrystyka. Prawdą są słowa pana Arłukowicza, który powiedział, że 4 szpitale zamkniecie, będziecie mieli środki finansowe. To proszę państwa, możecie ocenić podejście do systemu ochrony zdrowia. Nie udało się, żeby było miło i przyjemnie. Ta wielka polityka wkroczyła tutaj do naszego programu i trochę zbyt mało porozmawialiśmy jednak o sprawach lokalnych, mam wrażenie. Być może uda się to nadrobić podczas debaty. Ja wyjaśnię naszym słuchaczom i czytelnikom, że my nagrywamy w środę dzień przed debatą wyborczą organizowaną przez Petronius KRDP, Tygodnik Płocki i Telewizję PTV, więc być może podczas tej debaty uda się nadrobić to i tematy Płocka i okolic Płocka będą troszkę bardziej poruszone. A ja panom bardzo dziękuję za obecność. Dziękujemy. Było mi niezmiernie miło, chociaż moja rola w tym programie była wyjątkowo ograniczona dzisiaj. Przypomnę, moimi gośćmi byli pan Piotr Zgorzelski. Dziękuję bardzo za rozmowę państwu i kolegom kandydatom. Pan Jacek Ozdoba. Dziękuję bardzo. I pan Marcin Kierwiński. Dziękuję bardzo, dziękuję pani redaktor za zaproszenie. A z państwem widzimy się dopiero za 2 tygodnie ze względu na ciszę wyborczą za tydzień. Do zobaczenia. Przekrój tygodnia.